Z nami Paweł Jędrzejczyk, witam serdecznie. Witam serdecznie. Paweł, spotykamy się dzisiaj w Whisky in the Jar. Chyba się napijemy zaraz czegoś. No, pewnie tak. Jak zwykle. Paweł, no powodem naszego spotkania jest ostatnia wypowiedź Radka Parzyskiego, który chciałby się z tobą bić. Co ty na to? No miło mi, że chce się bić z najlepszymi, także bardzo się cieszę. Generalnie no to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Po pierwsze to jakoś to się tak odbywa ze względem okazaniem szacunku. Ja jestem tego typu zawodnikiem, który uważam, że szacunek powinniśmy okazywać swoim przeciwnikom zarówno przed walką i po walce. Takie rzeczy jak robi na przykład Cedric Dumbe z Glory, który tam, nie wiem, teraz nie jest mistrzem, ale był, to dla mnie to jest tragedia. Samo Conor McGregor, to że zarabia pieniądze, to świadczy tylko o tym, jak społeczeństwo jest głupie, bo po prostu robi rzeczy, których no, w sztukach walki nie powinny się robić. Jest to oczywiście biznes, wszystko. Tutaj jest względne okazanie szacunku, no, zawodnik mówi, że chciałby walczyć, fajnie wszystko, wiadomo, przeprowadza wywiad z człowiekiem, który zupełnie nie jest po mojej stronie, także on to przedstawia troszkę w innych tam, w innym świetle tytuły, tak bym mógł walczyć jutro za darmo, no jestem troszkę kokieterii, no bo jutro no to wątpię, żebym mógł walczyć. Za darmo to też takie jest trochę, no ja na przykład bardzo dużo pieniędzy zainwestowałem w swoją karierę, ciężkiej pracy, lat, nie mam już 20 lat i kiedyś też walczyłem za darmo i nadal to są tak pieniądze niewielkie, że na ten koniec kariery to tak właśnie mówię, że no koniec kariery, no wiadomo nie jest może koniec, że jutro koniec, no ale mam 37 lat, nie będę ciągnął tego do, nie wiem, 45 roku życia, tylko zobaczymy, jak zdrowie pozwoli. I dlatego postanowiłem sobie, że na koniec tych występów, te ostatnie lata, chciałbym albo walczyć z najlepszymi, z mistrzami, po prostu tak na przykład, nie wiem, wspominałem tego Artura Kiszenko, który idzie wagowo do góry jakoś masakrycznie ostatnio, także nie wiem, czy to się uda, ale ja nie jestem też zawodnikiem, który będzie cały czas się zgłaszał. Powiedziałem promotorom o tym, wypowiedziałem się grzecznie raz i po prostu poczekam, czy dostanę taką szansę. Jeżeli nie dostanę, to nie dostanę. Też pewnie nie, gdyby była taka możliwość, nie upierałbym się przy pieniądzach, bo to dla mnie jest ogromna szansa pokazać się na tle takiego zawodnika. No, ale mówię, no tak jak Radek będzie miał trochę więcej lat, trochę więcej walk, więcej kontuzji za sobą i więcej osiągnięć, to na pewno też będzie patrzył na te pieniądze. Ja pieniądze zarabiam w inny sposób, ale tutaj naprawdę nie robię tego dla pieniędzy, ale muszę szanować się swoje zdrowie i jakoś już to oddzielać. No każdy może powiedzieć, chcę walczyć z tobą i ja mam walczyć. Mam inne plany na to MFC, zeszło było tak, wypowiadałem się już na portalu, że chcieliśmy zakontraktować zawodnika. Mówię prawdę, po prostu zawodnicy ci, takie nawet z jakimiś nazwiskami, podawali za wysokie ceny na nasze te. Nie mówię, że się bali, ale może nie chcą przyjechać na obcy teren, zawalczyć z dobrym zawodnikiem, może mają inne plany, zgadzali się, wysypywali się. No po prostu zmęczyło mnie to bardzo. Będzie drugie podejście, bo na tym MFC kolejnym, który jest naprawdę tak chyba dopiero z tego co wiem, ja będę walczył we wrześniu, czyli jest kawał czasu, jeszcze czeka mnie w tym roku walka w Tajlandii do tej pory. No Radek musiałby wygrywać te walki też. No z drugiej strony świadczy też to też o trochę słabości organizacji, w której jest, no bo jak teraz walczy o pas, ma być mistrzem, chociaż to wiadomo, no jest walka, walczy z drugim zawodnikiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I wyzywa mnie do walki o mój pas na mojej organizacji, no to wiesz, to jak mistrz, nie wiem, UFC wygrywa i wyzywa walkę o pas mistrza KSW, nie wiem, no także jaś widzę upadek tej organizacji, już zresztą dawno to mówiłem, tam nie do końca poważnie ludzie się tym zajmowali i już tak jak widziałeś, ile osób odeszło, uciekło, jest też teraz ten DSF, który ten kickboxing robi dużo lepiej i w ten sposób. Jeżeli nie uda nam się zakontaktować, takiego zawodnika będziemy próbowali. Napisałem też na portalu, że oczywiście damy wcześniej znać, no bo jeżeli kibice będą chcieli zobaczyć taką walkę, ja jestem wojownikiem,
Ja się nie boję walczyć z nikim, nie obawiam się porażek, bo tak jak mówię nieraz, nawet robię wykłady na ten temat, że jak później patrzysz na swoją karierę Petera Erce, Jeroma Rebanera, oni leżeli nieraz i widzieli przegrane walki, widzieliśmy ich, ale każdy z nas młodych zawodników, młodszych od nich uważa ich zawodników. Mówię to w tym kontekście tego, że pojawiają się tam jakieś, a może się boi z Polakami, coś. Nie, ja po prostu muszę dostać za swoją walkę odpowiednie wynagrodzenie. Oczywiście u Tomka jest to troszeczkę inaczej wygląda, dlatego że Tomek jest, jesteśmy przyjaciółmi, on mnie od lat promuje od początku, ja mu nie będę podwyższał kwot za swoje walki, dlatego że on od początku, jak ja byłem początkującym zawodnikiem, zawodowcem, od początku we mnie inwestował i to jest w ogóle inna relacja. Jeździł ze mną w Tajlandii, sami przebijaliśmy się tam. Dlatego wolałbym zawalczyć na przykład na jakiejś obcej gali, która zapłaci mi takie pieniądze, jak ja chcę. Tutaj, jeżeli nie dostaniemy, nie znajdziemy takiego zawodnika naprawdę w tym, no to wtedy będzie to Radek, tak rozmawialiśmy. Kibice będą chcieli to zobaczyć. Gwarantuję swoją obecność, nie chcę pieniędzy, także myślę, że gdyby co, to dojdzie do tego. Ja jestem otwarty. No, powiem ci, że jak usłyszałem o tej propozycji Radka, to myślałem, że on proponuje ci tą walkę na FEN, bo kolejna gala, z tego co wiem, FEN ma być we Wrocławiu i w sumie taki pojedynek miałby sens, tak? Ty jesteś z Wrocławia, masz tu dużo swoich kibiców, on by przyjechał z Warszawy i to ma jakiś sens, tak? On będąc mistrzem FEN wyzywa ciebie, szuka godnego rywala. No ale no, powiem ci, że zaskoczyło mnie to. No powiem ci tak, my też jakoś tam się znamy przez internet, czy walczyliśmy na jednych galach, gdzieś tam kiedyś się witaliśmy, także on też pewnie zna moją opinię. Ja dla FEN nigdy nie zawalczę już za żadne pieniądze. Ja mam swoje zasady, które są, nie można ich kupić i nie można ich złamać. Ja współpracowałem na początku z tą organizacją, jak tam się wybijała. Wiadomo, dla mnie też to była reklama, bo reklamowałem sam siebie, że będę tam walczył, miałem wtedy kontuzję, nie mogłem walczyć. Nie doszło do tego, tam już nie będziemy rozdrabniać tego i później było jakieś drugie podejście, też to wszystko spełzło na niczym i powiedziałem sobie, że już nie, dziękuję, tym bardziej jak teraz wszyscy stamtąd odchodzą, wiedziałem, że tak będzie. I on wie, że ja bym tam nie zawalczył z nim z tych powodów. No to też może z tego powodu być tak, że chce walczyć ten pas, ale ja myślę, że ta organizacja długo już nie będzie na rynku, dlatego no, tak mi się wydaje, spotkamy się za jakiś czas. Myślę, że jakoś mam do tego czutkę i to wszystko, co się dzieje. Słuchaj, mistrzowie, którzy mają pasy w tej organizacji, odchodzą do innych organizacji, no nie jest to, nie wróży to dobrze, także oni tam niby przychodzą w MMA, ale też w tym MMA, no to dużo zawodników było mistrzów, którzy mieli pasy, nie dostawali walk, no jakoś to było poprowadzone nieodpowiednio, z takim jakby brakiem szacunku do zawodników, a to tak naprawdę my, dzięki nam, dzięki zawodnikom te gale istnieją, no trzeba mieć jakiś szacunek do tego, prawda? Wspomniałeś o MMA, Radek od dłuższego czasu nosi się z tą myślą, że zadebiutuje w MMA. Może on chciał z tobą walczyć w MMA? Nie, mówił, że chciał walczyć w K1, także no ja jeśli chodzi o walki MMA, to też już nieraz miałem pytania na ten temat, to odpowiadam w ten sposób, że oczywiście, że na jakiejś super gali, nie wiem, najlepszym jest KSW, ktoś chciałby zobaczyć mnie z jakimś na przykład zawodnikiem, który również pochodzi z kickboxingu, no, niekoniecznie z Radkiem, kimś bardziej na przykład z boksu czy coś, chociaż tutaj też się jakby nie ukrywam, bo to by było, nie zamykam, no to bo nie wiem, to by było dla mnie nawet lepsze, chociaż on tam mówi, że trenuje ten parter, ja co prawda chodziłem kiedyś na judo, ale tak jak ci kiedyś mówiłem, przez parę lat, ale tak, że ty grałeś w piłkę, to nie znaczy, że jesteś piłkarzem, także nie róbmy tu już ze mnie zawodnika MMA. No nie mam już do tego po prostu takiej siły, żeby fizycznej, żeby się skupić na tym i może będę sobie trenował parter dla siebie, ale wątpię, żeby to jakieś miało przełożenie na ten, wolę być tutaj naprawdę dobrym zawodnikiem w kickboxingu K1, trzymać się tego old school.
niż przechodzi do tego. Nie jest to tam naprawdę proste, mimo że są zawodnicy dobrzy w stójce, później idą w ten parter, dobrze im idzie na treningu, później trafiają na człowieka, który od 10-15 lat, od dziecka się tam tym zajmuje, brazylijskim jiu-jitsu czy judo, i czy zapasami przegrywają naprawdę z hukiem. No, inaczej jest, jak jest Damian Janikowski, który jest zapaśnikiem światowej klasy i naprawdę tą stójkę też miałem niezłą, bo sparowałem z nim, ma siłę ciosu, ma psychikę, jest jeszcze młody, ma ten ogień, chce po prostu walczyć, wygrywać i ma za sobą ogromną organizację, pomoc, że oni będą mu w tym pomagać. Ja wszystkie rzeczy, które robiłem, praktycznie robiłem sam, bo sam jeździłem do Tajlandii, sam pisałem, pukałem do Holandii, nie znali mnie, dzień dobry, jestem Paweł, chciałbym tutaj trenować. No to jest, już teraz już nie mam na to siły, tam gdzie jeżdżę, to mnie znają i jest fajnie, ale tak przychodzić i no jest ciężko to prowadzić samemu to organizować. Tak jak z Tomkiem też to robiliśmy, te gale, to też wszystko robiliśmy samemu. Tomek to organizował z Asią i załatwianie tych przeciwników, którzy się odmawiają tych walk od lat, bez podania powodu. Niby są jakieś kontrakty, ale te kontrakty, no to ja jestem człowiekiem biznesu, że tak powiem. Wiem, że to jest naprawdę ciężko później wyegzekwować. Musiałbyś chodzić po sądach, stracić pół życia, machasz ręką, nie było walki, albo szukasz zastępstwa po prostu i tyle. Dlatego tak jak mówię, no tyle czasu, pieniędzy, zdrowia zainwestowałem w to, że no nie mogą mi się zawodnicy jacyś dziwić. Tam się pojawiły jakieś komentarze, jakichś tam zakompleksieńców, że się obawiam, czy tam się boję, czy coś. Nie chodzi o to. Ja potrzebuję jakoś dostać wynagrodzenie. Musi być jakaś stawka tego pojedynku. Albo musi być to mega zawodnik, który jak wygram, to zbieram skalp, czyli tak jak Radek walczy ze mną, bo jestem naprawdę utytułowanym zawodnikiem w tej kategorii wagowej. Nie mówię już, że najlepszym, bo z każdym można przegrać, ale mam tych osiągnięć najwięcej, powtarzam to przez lata i to jest prawda. To nie jest żadne kłamstwo, ani żadna kokieteria, nie będę udawał. Nie, tutaj jest taka prawda. Wygrałby ze mną. Oczywiście to się nie zdarzy, ale mówię, no to zbiera skalp, więc jak ja walczę z lepszym zawodnikiem, to tak. Jeżeli nie, to stawką niech będą chociaż te pieniądze, prawda? No bo po co ja tyle tego inwestowałem? To nie jest żadne wykręcanie się, tylko tak samo jak zawodnicy chcieli na ostatniej gali walczyć ze mną, podawali takie kwoty, których Tomek nie był w stanie zapłacić tych pieniędzy, no bo aż dwa razy czy trzy razy większe niż normalne płace, to jest no trochę nie halo, a poza tym wiem, ile ci zawodnicy normalnie biorą. Przecież jak nie chcesz, to mówisz. Ja mówiłem kwotę, teraz zaczynam taką, jeżeli tam się zgłaszają ktoś, no to takie pieniądze mówię i wtedy milkną. Także mi się już nigdy nie śpieszy, co innego jest, jak jadę walczę o Tajlandii, robię to tam na swoich zasadach, tam jest dla mnie prestiż, bo jednak tam, gdzie ja walczę i te walki, które robię, to mogę to zrobić tak, że nie zarobię tam nie wiadomo ile, to tak samo jest na walkach u Tomka, chociaż tam też to wynagrodzenie nie jest złe, ale dla obcych ludzi, którzy przychodzą i chcą nie promować mnie, tylko ściągnąć ze mnie to, co ja uzyskałem, no to jest określona kwota, która wcale nie jest wygórowana i nie jest do negocjacji, ale to jest całkiem przyzwoita i tak naprawdę na te realia i to wszystko, co się działo, to jest śmieszne tak naprawdę. Także tacy biznesmeni, jak robią jakieś gale, no to myślę, że spokojnie by sobie dali radę. Reasumując, twoja walka z Radkiem nie jest wykluczona, ale bardziej jest to plan B na galę MFC. No bardziej jest to plan B, tylko tak jak mówię, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tych zawodników, no bo ja już mam listę zawodników, którzy na przykład chcieli ze mną walczyć i chcieli, to znaczy chcieli się, zrezygnowali, to do nich już nie będziemy pisać, no bo jak raz zawiedli, to mogą drugi. Zrobimy rozeznanie i naprawdę chciałbym zobaczyć z jakimś klasowym zawodnikiem. Jeżeli tego nie dojdzie, to nie wezmę sobie przysłowiowego Słowaka, żeby go odbić, nie obrażając ich, ale wiesz, co mam na myśli, bo naprawdę Słowacy niektórzy są naprawdę mocni. No, tylko wtedy
wtedy zrobimy taką walkę. No, dla Tomka to się jest dobrze, no bo zawodnik mówi, że zawalczy za darmo, jest gotowy i będzie i w ogóle super, zajebiście. No, także nie jest to wykluczone. Paweł, słyszałem, że się wybierasz do Tajlandii. To bardziej trening ostry czy wakacje? No tak, jedziemy teraz z żonami i z Damianem Jagiennikowskim na 2 tygodnie do Tajlandii. No, planowałem na początku zrobić w ten sposób, że zawalczę później, zostanę tydzień dłużej, zawalczę na gali ten MX Muay Thai, MX Extreme czy coś takiego. To jest w tych rękawiczkach do MMA, nawet natrenowałem to już w tych rękawiczkach trochę uderzenia. Ale jednak zdecydowałem, że pojedziemy na typowe wakacje, bo robienie wagi do 78 kilo no na wakacjach to trochę jestem, muszę odpocząć, naprawdę teraz w firmie dużo się dzieje, mam ciężkie treningi, cały czas trzymam formę, jest dziecko jeszcze, także chcę odpocząć i myślę, że później na pewno tam z Damianem będziemy trenować też, bo on też chce podszkolić sobie Muay Thai. Mamy już tam kluby, w których będziemy trenować, ale będziemy też odpoczywać. Jest mi to potrzebne, a myślę, że jeszcze w tej połowie roku, no przed MFC chciałbym zawalczyć co najmniej raz i chciałbym, żeby to było w Tajlandii. Tak sobie przemyślałem, może spróbuję zrobić tą wagę na to Lumpini, zobaczymy. Będę jeszcze rozmawiał z promotorem, na pewno jak będą ustalone jakieś szczegóły, to cię poinformuję. Słuchaj, ostatnia gala MFC w grudniu, kolejna we wrześniu, jak wiemy. Może bardziej powinienem Tomka pytać o to, ale dlaczego taki, ty jesteś blisko, prawda, więc może wiesz, skąd taki 9-miesięczny okres przerwy, no strasznie długi. Organizacja się jakoś przegrupowuje, czy to jest jakaś, nie wiem, oznaka chwilowych problemów, co to właściwie jest? Wiesz co, zawsze tak było, myślę, że to nie są żadne chwilowe problemy, bo nic mi o tym nie wiadomo, tylko zawsze tak było, że te gale były robione właśnie w tych miesiącach 2 razy w roku. Oni to naprawdę robią sami, inwestują własne pieniądze. Te gale, jak widziałeś MFC w Zielonej Górze, naprawdę jest zrobione na światowym poziomie, te wszystkie telebimy, ludzi przychodzi bardzo dużo. Robimy to od lat i ja trochę porównuję, znaczy robimy, no, biorę w tym udział, prawda, ale to bardzo, bardzo ciężko jest zorganizować te gale, są naprawdę potrzebne ogromne pieniądze, tak jak ma takie pieniądze widzę DSF, bo bierze takich zawodników jak Jerome Le Banner, który nie zawalczy za darmo, Różalski i inni, tutaj takich pieniędzy nie ma, bo to jest tylko głównym blokerem, prawda, jak masz nieograniczoną ilość pieniędzy, możesz brać każdego zawodnika z kieszenką, mógłbym zawalczyć we wrześniu, bo krzyczy kwotę, płacimy i jest pięknie, no, ale niestety jest tylko tak, ja trochę porównuję, jak sobie tak rozmyślam siebie do tej organizacji, bo to MFC było naprawdę jest już wiele lat, od 2009 roku, zaraz będzie 10 lat, no 9 i nigdy nie było tak, że bum, jest MFC, oni zawsze byli, pracowali, tam wiele było walk mistrzowskich, wielu mistrzów walczyło, no i takie też jak na przykład omijanie tej gali przez media, czy przez te organizacje, które teraz się wijają, że w ogóle nie wspominanie o nich, czy to jest trochę takie polskie, że no przykre, naprawdę tam dużo zawodników, nie mówię o sobie, ale na przykład no Michał Tomczykowski, Marcin Parcheta, Bartek Batra, no Tomek Makowski i wielu innych mistrzów ze świata walczyło i to jest robione regularnie przez lata, 2 razy do roku. Nie jest to taka ekspansja jak tutaj teraz ma miejsce, że po każdym mieście, no ale o tym też nie można zapominać, bo to naprawdę tam kibic ten w tym rejonie jest wyszkolony, ci ludzie, którzy przychodzą, wiedzą po co tam idą, nie przychodzą tam z przypadku. Także też żałuję, że nie wygląda to w ten sposób, że te gale są w całej Polsce co 2 miesiące, no bo to jest tak zwana moja promocja, oni mnie promują, ja wiem, że jak ja tam mam walkę, dostaję ciężkich przeciwników, zawsze z nimi walczę, ale mogę też przegrać i też tak pokazywało, walczyłem z Jevanem Dannenbergiem, który ma 1,93 m wzrostu, walczy w Glory teraz, doszedł już Glory do momentu, w którym jest w 4-osobowym turnieju, jeśli go wygra, są duże szanse, to dostanie walkę o pas. Także no, to nie był byle jaki zawodnik, tak samo
Tak samo byli też inni, którzy też tam walczyli i to byli mocni zawodnicy, nie takie tam ogórki z tego. Także no, ja żałuję, że właśnie nie ma tego częściej, bo można było, ale dobrze, że też chociaż w ogóle jest i naprawdę jest to mocna gala, szkoda, że tak rzadko. Wspominałeś o DSF, no, ogromne tempo narzucili. Jak ty patrzysz na rozwój tej organizacji? Utrzymają to tempo, myślisz, czy przyjdzie zadyszka? Powiem ci szczerze, że nie wiem, bo to tak mówię, wszystko zależy od finansów. No, tu są takie ruchy robione, to są dobre, no bo jest Marcin Różalski, ma walczyć z Johnem Rebanerem, mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo to, że oni są zakontraktowani i są zdjęcia, też różnie bywało. Na KSW też tak było, nagle Lebaner ma już 44 lata, powie, że dostał kontuzję, nie przyjedzie i ten, ale chciałbym, żeby do takiej walki doszło. No, najlepsi polscy zawodnicy się tam podpisali kontrakty, będą walczyć, także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oby właśnie, tak jak mówisz, nie złapali zadyszki. Tak jak mówisz, no nie podoba mi się to, że tak pomijanie jest tego, tych innych, tych wiadomo, no, chcą być najlepsi. Czy będą, zobaczymy. No na razie no rozwija się i to nie mogę być też, że nie walczę w tej organizacji i każda inna jest gorsza niż to. No były rozmowy jakieś tam, znaczy nawet nie rozmowy, kiedyś nawet jak DSF zaczynało właśnie, to sobie teraz przypomniałem, że dzwoni do mnie Robert Złotkowski i chciał właśnie Wartkę też z Radkiem Paczuskim, który też notabene chyba był tam mistrzem DSF, tak? Nie, no teraz w CFN jest, ale miał pas w DSF i też odszedł stamtąd, nie? Także poszedł do FEN-u. No i oni chcieli walkę właśnie wtedy, tylko to było 2 tygodnie po tym, jak ja walczyłem, miałem już na MFC, no to ja tak nie robię, że walczę teraz już co 2 tygodnie i to spełzło za niczym. Teraz też jakiś tam telefon był, ale przekierowałem to do Łukasza Czarnowskiego, który tam się zajmuję jakimiś tam moimi negocjacjami, bo ja mówię, no naprawdę mam bardzo dużo zajęć i już tam szarpanie się w tym środowisku, to wolę, żeby ktoś się zajął tym innym. No i powiedziałem, jaką chcę cenę, kwotę i Łukasz to podobno przekazał i wszystko zamilkło, także tak to wygląda, nie? A dla polskiego rynku kickbokserskiego taka organizacja, no to złoto, prawda? Jednak wprowadzili jakąś nową jakość i świeżość do tego środowiska. Tak, mają, po pierwsze to wszystko jest ładnie ubrane, czyli tak to jest dobra promocja, tego robią te spoty, tak jak KSW, robią dobre grafiki, robią dobre walki, starają się przedstawiać tak tych zawodników. Ja większość zawodników znam i dlatego oglądam, ale też jak włączam na przykład galę MMA, na której nie znam zawodników, nie wiem kto to jest, nawet jak się interesuję tym, to nie chce mi się oglądać. Jak już komuś się, wiesz, co ten zawodnik robi, gdzie chodzi, inaczej się patrzy na taką walkę, także no nie ukrywam, robią to dobrze i tyle. Nie podoba mi się tylko jedna rzecz, tak jak ci powiedziałem, no ale to już są, to są już szczegóły, prawda? Także teraz no Paweł Biszczak przeszedł, też Róża Gumienna, też no, spałem się, przygotowałem, Dominik Zadora też, także no, zobaczymy, na pewno ciekawe pojedynki, jak tutaj jest we Wrocławiu, galami akurat nie będzie, no poszedłem zobaczyć, na FEN nie chodziłem, ale no, tutaj Pawła bym poszedł dopingować, bo nieraz przygotowywaliśmy się do swoich pojedynków razem, pomagamy sobie, także poszedłem zobaczyć, niestety nie będzie. Mnie z kolei bardzo się podoba, że DSF ostatnio jakby wyciągnął na światło dzienne tych starych mistrzów Marka Piotrowskiego, uhonorował go, to było naprawdę fajne i też ci młodzi kibice mogli się dowiedzieć o takich wielkich gwiazdach tego sportu, o których pewnie nie słyszeli wcześniej. No tak, to było bardzo miłe, też widziałem tą galę, każdy tam dostał po takim pasie symbolicznym, no to był miły Przemek Saleta, bo właśnie Marcin Różalski i Marek Piotrowski, no naprawdę wielka postać, to teraz my tam próbujemy się nazywać mistrzami w ogóle, coś, no ja, ale to był naprawdę człowiek, który no,
pojechał wtedy w tamtych czasach do tych Stanów i tam bił się naprawdę z najlepszymi, ale taką top czołówką. Bardzo przykra historia z tym jego zdrowiem. Kiedyś miałem okazję go poznać, jeść z nim nawet śniadanie gdzieś tam na Legii, bo jakoś tam się spotkaliśmy, także duże przeżycie, bo wielki wojownik. Też spotkałem jego rywala Roba Kamana, który jest moim w Tajlandii kiedyś, który jest moim też idolem poniekąd, bo w mojej kategorii wagowej był też, walczył na Lumpini, a tak bardziej się wzorowałem właśnie na Robie Kamanie, bo chciałem też robić tak jak on. No niektóre rzeczy tam się jakoś udały, bo ten pas WKA to wiadomo nie to samo, ale on też miał i walczył na Lumpini, chyba też mi się udało, także spotkałem go chwilę, zrobiłem sobie zdjęcie, porozmawiałem, wiem, że jestem Polakiem i że Marek, on od razu powiedział, że Marek Piotrowski, powiedział, że tak, że to twardy ten, nie, no, twardy chłop. Ty jego walki oglądałeś, czy byłeś jeszcze za młody? Nie, jak byłem jeszcze wtedy, to ja w ogóle, wiesz, zaczynałem później trenować, to tak się interesowałem kickboxingiem. Już miałem chyba 16 lat, jak mi się interesował, to pewnie bym oglądał. Później tak naprawdę był taki moment, że nie wiedziałem, co to jest, jak wszedłem w ten kickboxing, dopiero tam rozeznałem się i później się dowiedziałem, to później wiadomo, prześledziłem te wszystkie walki, jego przynajmniej większość tych, tak, najważniejszym z Rickiem Rufusem, tak, walczył tam chyba dwa razy z Donem Dragonem Wilsonem, no takie naprawdę pojedynki, tą całą historię, tam jest ten film o nim, to też wiele razy go oglądałem. Wiele takich cytatów, które on podaje, używałem też zawsze tam jakiejś motywacji, podkręcenia samego siebie, także no, naprawdę wielka postać. On tak troszkę wyprzedził swoje czasy, bo w sumie niewiele osób go śledziło, prawda, taki Gołota na przykład, miał Andrzej Gołota, miał tych swoich wiernych fanów, którzy wstawali w nocy, prawda, była taka gołotomania, Piotrowski chyba tego nie miał. No widzisz, to ja wiesz, no Gołotę, no to każdy zna, to był boks i to na Gołotę to i ja wstawałem też, to już było troszeczkę chyba później też, ale no nie wiem jak to było z Markiem Piotrowskim, też puszczali chyba jego walki jakoś do Polski, generalnie w tym środowisku polskim był znany, ale na pewno nie był tak znany jak Andrzej Gołota, bo to trochę inny, wiesz, poziom tego. No to ja walki Andrzeja Gołoty ostatnio wstawiałem zdjęcie, bo jakoś mi się udało jakieś dopchać do niego i zamienić parę słów, tutaj był w Wrocławiu. No to ja wstawałem na te walki i oglądałem te walki i to było ogromne przeżycie, naprawdę. Zawsze były emocje i teraz jak na przykład tam narzekali na tego Andrzeja Gołotę, że coś zrobił tam coś, ale to cofnijmy, teraz popatrzmy się. Naprawdę takich ciężkich, no to był naprawdę facet, który mógł wszystko zrobić. Zabrakło tylko tej kropki nad i. No jedną walkę tam, pamiętam, że go trochę oszukali, chyba mógł zostać mistrzem świata. Jak ten przeciwnik się nazywał, pamiętasz? Dwie takie walki były, że praktycznie mógł zostać. Tak, syn, tak, ale już nie pamiętam przeciwnika, ale pamiętam tą walkę, także. No dobra, słuchaj, jak zwykle żeśmy się rozgadali, ja się zabieram za swój słoik, zaraz go otworzę. Dobra, dziękuję bardzo.